Witam w kolejnej części naszego nieustającego serialu Winyle na wideo. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o mojej kolekcji płyty Rubber Soul, mojej kolekcji kilku egzemplarzy, konkretnie trzech, które w tej chwili mam. Płyty szóstej w kanonie The Beatles, dyskografii The Beatles. Co ciekawe, ten kanon brytyjski, jeżeli pominiemy Magical Mystery Tour, która została dołączona w latach 70., ponieważ pierwotnie ukazała się na rynku brytyjskim jako podwójny albumik epek, taka epka, dwa single, i dopiero ten amerykańska wersja długogrająca została dopiero potem zaakceptowana jako część kanonu. Tych oryginalnych 12 płyt The Beatles dzieli się na takie dwie szóstki. Szóstkę pierwszą, bardziej rock'n'rollową, bardziej radosną, młodzieńczą, żywiołową, taką bym powiedział lekko folkową, i widać, słuchając tych płyt, jak Beatlesi dojrzewali, jak dorastali, jak zmieniała się ich stylistyka, ale również ich teksty odzwierciedlały ich przemianę, ich wkraczanie w bardziej dorosłe, bardziej skomplikowane tematy życiowe. I ta pierwsza szóstka kończy się właśnie na szóstej płycie Rubber Soul. Zresztą John Lennon powiedział, że jeżeli nie słuchaliście Rubber Soul, to nie znacie nas, a Paul McCartney powiedział o tej płycie, że to był początek jego dorosłego życia. Ta płyta podsumowuje jakby ten pierwszy etap. Następna, Revolver, to już będzie takie wprowadzenie w te bardziej skomplikowane aranżacje, w już takie bardziej psychodeliczne, trudniejsze tematy, ale już bardzo taka poważna płyta od strony tekstowej, to jest Rubber Soul, jedna, bym powiedział, z trzech moich ulubionych płyt. Te środkowe płyty, Rubber Soul, Revolver i Sgt. Pepper, uważam za chyba najlepsze płyty Beatles. Oczywiście na każdej są smaczki, na każdej są wspaniałe utwory, na każdej jest ten niesamowity klimat i coś z tego szczególnego, ale te trzy jakoś szczególnie do mnie przemawiają. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o trzech wydaniach, jakie mam, które cieszę się, że są w moich rękach, ale trochę historii na początku. Płyta została nagrana w 1965 roku, w listopadzie trafiła do tłoczenia dokładnie 16 listopada 1965 roku. George Martin skierował ją do tłoczenia, została wykonana matryca -1, -1, czyli ta końcówka tego numeru matryc jedynkowa trafiła do tłoczenia, ale po półtorej dnia, dwóch dniach, w zasadzie trudno dokładnie powiedzieć ile, została zatrzymana produkcja, dlatego że okazało się, że ten miks, ten master był taki zbyt agresywny, wokal szczególnie był bardzo agresywny, bardzo przesterowany wręcz, bas taki trochę przytłumiony, i została zatrzymana produkcja i została wyznaczona nowa osoba, która miała wykonać kolejne matryce do tłoczenia płyt. Była to tym razem Hazel Yarwood, która wykonała dwójki, trójki, one nie zostały wykorzystane i dopiero w grudniu, dokładnie sprawdzę, żeby się nie pomylić, dopiero 23 listopada wykonała matrycę -4, -4, które trafiły do tłoczenia, czyli jakby została ten proces tłoczenia przerwany po półtorej, dwóch dniach. Potem została wdrożona na czwórkach, natomiast w styczniu, kiedy klienci zaczęli narzekać, że odbiór tej płyty nie jest za dobry, Martin zlecił wykonanie kolejnego masteru, tak zwanego piątkowego -5, -5, i te matryce były już potem wykorzystywane do dokończenia tego pierwszego wielkiego nakładu płyty Rubber Soul. I tutaj różnią się kronikarze. Yoko Ono ma inny pogląd od The Bible Collection. Jedni uważają, że to wszystko to był, że jak loud cut oddzielnie, ten loud cut, czyli ten pierwszy dwudniowe tłoczenie na matrycach -1, który jest uważany za pierwsze tłoczenie, natomiast tutaj się różnią kronikarze, nazwijmy to, czy czwórki to jest drugie tłoczenie, a piątki to jest trzecie tłoczenie, czy wszystko to jest drugie tłoczenie. Tu będziemy mieli różne poglądy na ten temat. Ja chcę Wam opowiedzieć o płytach, które ja mam, dlatego że jest to bardzo, bardzo ciekawe. EMI zawsze miał węża w kieszeni, zawsze było takie trochę skąpe. W związku z tym nawet te jedynkowe matryce, ten loud cut, ten pierwszy rzut, który był przesterowany, został skierowany do sprzedaży. No, tam się nic nie mogło zmarnować, etykieta była z błędem wydrukowana, to była puszczana do sprzedaży, tak samo było z płytami. Ja mam loud cut,
Przy okazji, uwaga, płyty trzymam w folii, w takich kopertach foliowych, żeby się okładki nie niszczyły. Ta płyta ma swoje lata, prawda? Więc 50 parę lat, w związku z tym trzeba na nią uważać. Płyta w kopercie jest trzymana poza okładką, żeby uniknąć wkładania, wykładania, czyli zużywania się okładki. Oczywiście płyta jest odwrócona, czyli koperta jest tak zrobiona, że płytę wyjmujemy z boku, jakby, tutaj, o, to z tej strony widać może, nie widać, o właśnie, też płytę mam z boku, żeby uniknąć możliwości, że gdybym wyjął w ten sposób płytę, żeby mi się long play krążek nie wysunął. Tak się czasami zdarza, że potrafi winyl, nawet jeżeli trzymam okładkę z kopertą, to winyl się potrafi wyślizgnąć, w związku z tym trzymam płyty bokiem. To jest temat na zupełnie oddzielny film, ale przy okazji od razu taka porada. No więc mam ten Loudcut. Oczywiście okładka wydrukowana przez Garota i Lofthouse'a. Płyta w bardzo dobrym stanie, jak na wiek, który ma. Z przodu to nie jest gatefold, czyli to nie jest podwójna, nie jest to rozkładana okładka jak niektóre płyty, na przykład Beatles for Sale czy następne. Tutaj oczywiście mam notatkę dla każdego egzemplarza, mam tych płyt dużo, w związku z tym też chcę wiedzieć, która jest która, także tutaj mam nawet informację, że jest to Loudcut, czyli jedynka, nawet sobie tutaj zaznaczyłem, że jest to Loudcut też po to, że jeżeli ktoś sięgnie do mojej półki, żeby odszukać właściwy egzemplarz, żeby wiedział, tak trochę dla archiwalistycznego, kronikarskiego obowiązku, ja sobie moje płyty opisuję, oczywiście to nie jest przyklejone, to jest po prostu włożony, wydrukowany i włożony kawałek papieru, jest z kodem QR do strony na moim blogu, gdzie na ten temat jest trochę więcej napisane. Tak sobie to wymyśliłem i tak to robię, więc o tej płycie jeszcze słów parę. To jest to oryginalne pierwsze tłoczenie. Te tłoczenie pierwsze, ono, tak jak powiedziałem, to jest 1,5 i 2 dni. Ono było zapakowane w oryginalną kopertę, która Use Emitex, czyli z reklamą chusteczek takich mokrych do czyszczenia, specjalnych do czyszczenia winyli. Więc ta okładka jest bardzo już taka, wypłowiała, pożółknięta, ale oryginalna. To się również nie zawsze trafisz płytę, kupując tam na Allegro czy gdzieś w komisie, żeby płyty miały te oryginalne koperty. Bardzo często są one podmienione, co mam zresztą w przypadku drugiego egzemplarza. No ale mamy tutaj nasz Loudcut. To jest jedna z dwóch wersji tej płyty, tej etykiety tej płyty, dlatego że mimo, że ona była tylko tłoczona 2 dni, to tak naprawdę pojawiła się w dwóch różnych wersjach. Jedna wersja ma czcionkę bezszeryfową, druga szeryfową, to zresztą też rozmiarem się bardzo mocno różni. Ten drugi wariant ma bardziej podniesiony, tutaj rozciągnięty ten tekst, ten pierwszy wariant jest trochę mniejsza, czcionka jest bardziej opuszczona, ale bardzo ważne, że pod logiem Parlophone musi być ten słynny tekst sold in UK, subject to resale, price conditions, see price list, ten taki, tu akurat jest z drobnym drukiem, na tej drugim wariancie, w pierwszym jest trochę większy ten napis, ale on się koniecznie musi znaleźć, tak spoglądam tylko dlatego, że czekam na kuriera z kolejnymi płytami, więc sorry za takie wrażenia, nie uciekam wzrokiem, tylko po prostu sprawdzam, czy nie podjechał, więc to jest ta elegancka płyta. Tutaj się pojawia szybkość płyty 33 RPM. No i oczywiście możemy zerknąć, ona nie jest w najlepszym stanie ta płyta, ale gra bez przeskakiwań, nawet bez pyknięć, chociaż wygląda na nieco porysowaną. Tutaj mamy numer, ale chyba nie będzie tego widać, dość zgrane to jest, ale musicie mi wierzyć na słowo, to jest Loudcut. Nie było to prosto znaleźć, ale udało mi się tą płytę dorwać i jestem mega zadowolony. Przesłuchałem ją, szczerze mówiąc nie robiła aż tak porażającego wrażenia, jak by wynikało z całej tej otoczki Loudcut, że się nie da tego słuchać. Nie da się słuchać, nie jest to może najprzyjemniejsze wrażenie. Natomiast oczywiście są mono. Pamiętajmy o tym, że Loudcut dotyczy tylko tego zgrania monofonicznego. Zresztą Beatlesi nagrywali w mono te pierwsze płyty
w tamtych czasach, kiedy oni nagrywali swoich pierwszych 6 płyt stereo, bo luksusowym, tylko takim snobistycznym formatem, edycje mono były podstawowe i oni zgrywali, oni byli, nadzorowali zgrywanie w mono, oni przyglądali się, jak to było robione, na to zwracali uwagę i oni uważali, że wersja mono jest tą najważniejszą wersją. W związku z tym mamy tutaj oczywiście na okładce również zaznaczone, że jest to wersja mono. Także to jest moja pierwsza płyta, schowamy sobie do koperty plastikowej. Druga płyta, którą mam, to jest płyta z drugiego lub z trzeciego tłoczenia, w zależności od tego, jak to będziemy liczyć z matrycami 5-5, czyli to są te matryce, które zostały wyprodukowane w styczniu. W połowie stycznia jakby zostały podmienione te matryce czwórkowe na piątkowe i ruszyło kolejne tłoczenie. Tutaj okładka jest w lepszym stanie, to może dokładnie nie będzie tego widać, oprócz tego, że mamy tutaj zadarto trochę, ale one były zaginane i sklejane, te koperty, i tutaj się zadarło, to poza tym generalnie płyta lepiej wygląda, okładka lepiej wygląda, jest to znowu mono, chociaż z tekstem, że jest też dostępne stereo pod innym numerem katalogowym, od trójki rozpoczynającym się. W ogóle generalnie słów kilka o tej płycie może. Jest tu kilka naprawdę bardzo dobrych, słynnych utworów, takich jak Michelle, Nowhere Man, Girl in My Life, Norwegian Wood, znakomity utwór, którym George Harrison gra na sitarze, to pierwszy raz. Run for Your Life, taki dość, bym powiedział, country, folk, kawałek wzorowany na piosence Elvisa Presleya, której zresztą notabene John Lennon później nie lubił. No i Drive My Car, to taki mocniejszy, gdzie Paul McCartney gra na pianinie. Bardzo dobre piosenki, szczerze mówiąc, wiele, wiele zespołów zazdrościłoby Beatlesom takiego składu, jeśli chodzi o skomponowane utwory. Naprawdę Beatlesi w sile, w świetnej kondycji. Wyjmiemy sobie płytę. Tym razem tutaj płytę właśnie schowałem do okładki, tak dla odróżnienia, żeby powiedzieć, że właśnie tutaj mam inną płytę. Ja tej płyty nie słucham, bo do słuchania kupiłem sobie inną wersję, to za chwilę o niej powiem. Natomiast tutaj już widać, że to nie jest oryginalna okładka. Widocznie oryginalna uległa zniszczeniu i sprzedający, czy właściciel na pewnym etapie, no bo to są płyty używane, kupił sobie nową okładkę. Płyta wygląda bardzo podobnie oczywiście, bo pamiętajmy, to są tygodnie, które różniły jedno od drugiego. Tu akurat mam naklejoną jakąś naklejkę, prawdopodobnie poprzedniego właściciela. To troszkę psuje wartość estetyczną, no ale nie zdziera mi, żeby nie tam nic nie oderwać, nie uszkodzić etykiety. Generalnie jest to egzemplarz kolekcjonerski, również oczywiście w mono, też gra bardzo ładnie. Oba te egzemplarze są w bardzo dobrym stanie technicznym, jeśli chodzi o jakość odtwarzania winyli, więc tak naprawdę one są nie do rozróżnienia, jeżeli nie wiesz, na co patrzeć. Detale na etykiecie oraz numery matryc, to jest to, co różni te dwie płyty. Jeżeli nie wiemy, czego szukamy, no to w tym momencie jesteśmy w stanie to przegapić. Niektórzy twierdzą, że czwórki brzmią lepiej, bardzo im się podobają, niektórzy z kolei twierdzą, że piątki brzmią lepiej, więc w zależności tu od gustu słuchacza można się spierać, czy jedna jest lepsza od drugiej. Trzecia wersja z kolei, jaką mam, została wytłoczona w Hiszpanii z cyfrowego mastera, jaki w 1986 roku George Martin stworzył na potrzeby wydania CD. Chodzą słuchy i tak ktoś to nawet zapisał, że Martin był bardzo niezadowolony z tego miksu, który był wykonany oryginalnie przy publikacji płyty w 1965 roku. W związku z tym stworzył nowy master i przez wielu uważany za najlepszą dźwiękową wersję tej płyty. Ona się okazała oczywiście z tą słynną nalepką Remastered. One były tłoczone na grubych winylach, tych 180, czyli tych porządnych audiofilskich. Takie audiofilskie, nazwijmy to, wydanie. Ja go kupiłem do słuchania, po to, żeby tą płytę sobie po prostu słuchać. Ona jest bliźniaczo podobne oczywiście wydanie. Okładka jest dokładnie taka sama, przy czym w tym momencie stereo, wersja stereo. Płyta jest wydana na tej samej etykiecie, która była używana przy okazji
przy okazji oficjalnego wydania. Oczywiście brakuje tutaj Salt in UK tego zdania, to jest też taka bardzo, bardzo ważna cecha, na którą trzeba zwracać, bo wraz z czasem w późniejszych latach 60. ten napis już nie był umieszczany pod słowem parlofon, czyli pozwala nam również umiejscowić i zidentyfikować oryginalność wydań niektórych z płyt. Oczywiście tutaj tego nie ma. No już mamy na dole napisane nie made in Great Britain, tylko made in EU, ponieważ ta płyta była tłoczona w Hiszpanii. Płyta jest oczywiście nówka. Słuchałem jej dosłownie kilka razy. Ciekawe, urywają się z grzbietu tej płyty takie, to jest właśnie winyl, urywają się takie ciekawe rzeczy. Ta płyta jest w bardzo dobrym stanie, słuchałem ją kilka razy tylko, ale nie ma oczywiście żadnego zadraśnięcia, mógłbym ją sprzedać jako Near Mint, była otwarta. Moja własna koperta, którą kupiłem, antystatyczna, poprzednia, już nie pamiętam, czy była bez tego plastiku w środku, czy po prostu nawet była płyta włożona do samej koperty, do samej okładki, nie pamiętam. Natomiast ja się wyposażyłem w takie koperty i tam, gdzie mi się nie podoba jakość, to umieszczam ją po prostu we własnej, żeby płyta była dobrze zachowana. Ponieważ puszczam ją częściej, to umieszczam płytę na zewnątrz okładki, żeby jej nie niszczyć. Oczywiście pamiętajmy, to jest wydawnictwo prawdopodobnie, o ile pamiętam, z 2012 roku jest tłoczenie tej płyty, no ale za jakiś czas ona też będzie już archiwalna. W tej chwili nie jest to specjalny antyk, ale za kilkadziesiąt lat antykiem będzie. Kiedy Loudcat będzie miał 100 lat, to ta będzie miała około 50 i też będzie traktowana jako stara płyta Beatles. Także warto się troszczyć o płyty, które się ma. Także to są moje trzy egzemplarze Rubber Soul. Poszukuję jeszcze płyty z patrycami 4-4, żeby mieć do kompletu jedynki, czwórki i piątki. W tym momencie będę miał pierwsze trzy wydania, pierwsze trzy tłoczenia. Jeżeli traktujemy piątki jako trzecie, no to chciałbym mieć też czwórki dla kolekcjonerskiego obowiązku. Tak naprawdę zbieram płyty tylko, zbieram tylko różne wydania tylko dwóch, w zasadzie no powiedzmy trzech płyt Beatlesów na ten moment. Rubber Soul jest jedną z nich, dlatego że tak jak powiedziałem, jest jedną z moich bardziej ulubionych i chcę mieć więcej ciekawych wersji płyty. Także tyle, jeżeli masz Rubber Soul, jeżeli płyta Ci się podoba, jeżeli też kolekcjonujesz albo masz jakiś egzemplarz, to zerknij, jakie ma numery matryc, to sprawdzamy oczywiście na tej końcówce czarnej, po jednej, po drugiej stronie, i napisz w komentarzu pod tym filmem, jaki masz egzemplarz i z którego roku. A jak nie wiesz skąd, to po prostu napisz mi, możesz też zrobić zdjęcie etykiety, ale napisz mi, jaki masz numer matrycy, ja Ci powiem, odpowiem Ci w komentarzu, jaki masz egzemplarz płyty. To tyle, taki krótki przegląd mojej kolekcji płyty Rubber Soul, szóstej płyty Beatlesów, tej środkowej, nazwijmy to, która oznacza pewien przełom między tym młodzieńczym rock'n'rollem, a już tym bardziej poważną psychodelią, która nadchodzi w albumach kolejnych. Tyle dzisiaj o Beatlesach. Rozmawialiśmy o płycie Rubber Soul. Do usłyszenia następnym razem.